szpitalu powiatowym Gajdamet w Pułtusku oddano do użytku nowoczesny i w pełni wyposażony blok szpitalny. Jest to największa inwestycja w tej placówce od roku 2009. Od dzisiaj szpital powiatowy Gajdamet w Pułtusku cieszy się nowoczesnym blokiem rehabilitacyjnym. Ta uroczystość to jest zakończenie inwestycji pod nazwą Blok B, za którą kryje się 144 łóżka w czterech oddziałach i potężny dział rehabilitacji. Mówi dyrektor i właściciel grupy medycznej Gajdamet profesor doktor habilitowany Robert Gajda. Blok B został wyremontowany, dokończony i wyposażony w zaawansowany technologicznie sprzęt z najwyższej półki. Szpital będzie mógł leczyć pacjentów każdego rodzaju. Do łóżek doprowadzono m.in. tlen i próżnię. Sprzęt, który uzyskaliśmy w okresie covidowym, który tak naprawdę dzisiaj byłby prawie niewykorzystany, albo wykorzystany w niewielkim stopniu, był kolejnym bodźcem, żeby zrobić coś, co spowoduje, że ten sprzęt będzie służył ludziom, będzie służył diagnostyce, poprawie zdrowia. Inwestycja wyniosła ponad 20 milionów złotych. Część kosztów poniósł powiat. Myślę, że te pomieszczenia dadzą nowy impuls, jeśli chodzi o dalszy rozwój szpitala. Zaznacza starosta Pułtuski Jan Zalewski. Poświęcenia nowo oddanego bloku szpitalnego dokonał ksiądz infuat Wiesław Kosek z diecezji płockiej. Dobre dzieła zawsze chętnie błogosławimy. Staramy się wspierać wszystko, co czyni życie mieszkańców naszego miasta i wiosek, naszych wspólnot piękniejszym, bezpieczniejszym, w przypadku życia także dłuższym. Po zrealizowaniu tej inwestycji szpital powiatowy Gajdamet w Pułtusku dysponuje ponad 300 łóżkami. Tym samym stał się jednym z największych szpitali powiatowych w Polsce.